Pamiętam, że jak kiedyś autobus zajechał przed dziedzinkę, wychodzi jakiś przewodnik. O, widzicie, to ta znana Simonna Kosak. A Simonę złapała dwururkę. Do trzech liczeń zacznę strzelać. Ja przyjechałam pierwszy raz do Białowieży. Wszyscy mówili, co ty, wariatko, robisz. A ja się wtedy bardziej utwierdzałam, że to jest cel mojego życia, cel moich marzeń, obejrzeć ten okropnie brzydki, mokry, brudny, gnijący las. Dyrektor powiedział, mam dla pana sąsiadkę na dziedzinkę. No i wtedy zobaczyłem Simonę. Rozeszło się po wsi, że tam na dziedzińce mieszkają ludzie, którzy biorą do domu takie różne nieudane dzikie zwierzątka. Zaczęli nam znosić. Tylko nie polecam ludziom, żeby brali małe warchlaczki z lasu i hodowali, bo 18 lat będzie się miało na utrzymaniu jednak silne, duże zwierzę. Ryś zajął miejsce prawdziwego dziecka. To było coś tak niesamowitego, bo Simona nagle stała się prawdziwą matką. Pułapka, która jest w moim posiadaniu, stanowi brutalne narzędzie służące jedynie do mordu zwierzęcia. Takie były sposoby, no niestety. A Simona to załatwiła. Jest w tym jakaś taka wizja świata, gdzie dzikie zwierzęta miały swoją ostoję i była na tym punkcie bardzo, bardzo wrażliwa. Ziemia nie jest naszą własnością. I w związku z czym człowiekowi zostaje jedno. Nie krzywdzić.